Miała legię honorową, francuską, już wam opowiadałem o niej, za badania w czasie II wojny, w czasie I wojny światowej. Stąd te kwiatki, tu przypinane na jej zdjęciach w Instytucie Radowym. I później pracuje na Sorbonie, pracowała. Gdzie tam na Sorbonie? Pracowała w szopie, w drewnianej szopie, na podwórzu, to nie Sorbonne, technikum elektrycznego. Tam badała, odkryła, jak to się mówi, polon i rad, ale pracuje w oparciu, dzisiaj byśmy powiedzieli, o umowę śmieciową. Tak, jakieś stypendium badawcze miała, dopiero później rodzi córkę, natychmiast po ślubie rozpoczyna studia doktoranckie i robi doktorat z fizyki doświadczalnej. Z fizyki doświadczalnej. Mierzy urządzenie, za pomocą którego można mierzyć bardzo małe prądy elektryczne. My dzisiaj takie urządzenie mamy, pokażemy wam takie urządzenie i pierwowzorem tego urządzenia była jej praca. Czyli ona urodziła się w 1961 roku, mówimy o 1991 roku, tak? Parę lat po tym, jak Becquerel odkrył swoje promieniowanie, z którym nie wiedział, co zrobić, jako zadanie doktoratu od męża Pierre'a dostaje zbudowanie tego urządzenia. Po to, aby stwierdzić, jaka jest natura tego promieniowania, które Becquerel odkrył i nie wiedział, co z tym zrobić. To jest jej praca doktorska. Karty jej dziennika laboratoryjnego, bo każdy eksperymentator musi prowadzić dziennik, karty jej dziennika laboratoryjnego do tej pory są promieniotwórcze. Pisząc, moczyła, dotykała tych kart, i one do tej pory są promieniotwórcze. To jest jej doktorat. Najciekawsze, że pytałem w Muzeum w Warszawie, czy na stronach doktoratu jest ten rysunek. Powiedziano mi, że nie ma, a tymczasem Francuzi wiedzą, że ten rysunek jest. Myślałem, że to jest rysunek niekiego Rutherforda, ale jej praca doktorska Marii została opublikowana w 1904 roku. I na tych zaraz będzie odbitka z tej pracy doktorskiej, a jeżeli nie, to na wykładzie o neutrinie. No i 1903 rok dostaje Nagrodę Nobla. W międzyczasie mąż padł listopad, padał deszcz, wyszedł zmęczony wieczorem z pracy, nie zauważył, jechał powóz konny, wpadł pod powóz konny i zginął prawie że na miejscu. Ona w 1903 roku dostaje Nagrodę Nobla. Przepraszam, troszkę pomyliłem. W 1903 jeszcze była z mężem. Razem dostali Nagrodę Nobla. Pół Becquerela, pół oni z fizyki za odkrycie zjawiska promieniotwórczości. Natomiast w 1911 pojechała po odbór Nagrody Nobla już sama, bo mąż padł pod powóz. Została sama. Dostała nominację na profesora do Sorbony, jako pierwsza kobieta w historii Sorbony. Oczywiście z tym też jest historia, bo film taki francuski, zresztą w jej życiorysie się tam pojawia, że Francuzi protestowali, chodzili z transparentami, że oni nie chcą tutaj dziełuchy jakiejś z Polski na profesora. Oczywiście, jak nie wiadomo, o co chodzi, to jakieś ukryte powody były. Ona miała dostać nominację do Akademii Nauk Francuskiej na wakujące miejsce w katedrze fizyki. Ale okazuje się, przepraszam za wyrażenie, że był jakiś znakomity, strasznie leciwy dziadyga, który czekał na to miejsce od lat chyba 30 czy 40. I to z bardzo konserwatywnych środowisk francuskich. No i te konserwatywne środowiska puściły, że one nie chcą tutaj jakieś przybłędy, robili manifestacje, nie dostała tej nominacji, ten konkurent dostał nominację, później dostała nominację w katedrze Hejle, która była podwójną nagistą, nawet jej nie wybrała, bo już była tych przebieranych z francuską opinią publiczną dość. Czyli jeżeli usłyszycie jakąś historię o Marii Kieliszkodowskiej, której nie zrozumiecie, co tam się w tej Francji naprawdę działo, to naprawdę to tak wyglądało, że chodziło o to, kto ma dostać nominację do Akademii Francuskiej. Miejsca tam są zawsze policzone. I to jest zdjęcie z tymi dwoma córkami. Kobieta, która była profesorem, zajmowała się domem, a w wolnej chwili dostała jeszcze Nagrodę Chemii w 1911 roku. Teść jej pomagał w pilnowaniu córek. Teść był lekarzem, był na emeryturze i pomagał jej w
pilnowaniu córek. Także to jest ta historia, tutaj Irena już jest duża w laboratorium. Irena też jest, też dostała Nagrodę Nobla z mężem, z Fryderykiem. To jest rodzina, rodzina we francuskiej literaturze też znajdziecie, to jest rodzina, która dostała najwięcej nagród Nobla ze wszystkich. Bo Maria dostała podwójną, jako jedyna kobieta fizyk, bo fizyce okazuje się, że tylko ona, o dziwo. I córka dostała Irene Joliot-Curie, dostała z mężem Fryderykiem Joliot-Curie, żeby tu zapisać, Joliot-Curie się pisze, Joliot-Curie, dlatego że o ile Maria przyjęła nazwisko męża i nazywała się na pracy doktorskiej, pisze Irena Sklodowska-Curie, pisze Madame Sklodowska-Curie, tak pisze na pracy doktorskiej, tak się nazywała, to Uniwersytet w Lublinie nazywa się Marie Curie Sklodowska. Ona z Lublina, czyli w Lublinie ma niewłaściwą nazwę uniwersytet. Powinien się nazywać Marie Sklodowska-Curie, bo tak pisze na jej doktoracie. Czyli ona dostała Fryderyk Joliot-Curie i Irene Joliot-Curie. Oboje się zamienili nazwiskami, czyli oboje się nazywają Joliotkiem. I Fryderyk i ona, a córka Maria też dostała, bo z kolei jej mąż był wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Ona działała w tej organizacji i w 1961 roku dostała, ta organizacja dostała Nagrodę Nobla. Czyli w tej rodzinie były cztery Nagrody Nobla. Wyjątkowa rodzina. Później Irene była w czasie wojny, przed wojną była ministrem do spraw nauki i ona skonstruowała francuską bombę atomową. Tak, bo Francuzi trochę z pomocą Amerykanów, ale mieli własne badania jądrowe, że ona była ministrem, uciekała z wyposażeniem naukowym do Anglii, bo zaraz to wyposażenie odejrzymy. Czyli taka jest historia Marii Curie Sklodowskiej. Tak jak o Koperniku nie mówię, że wziął i ruszył, tylko miał swój życiorys, bardzo trudny, bo nie został ani największy Polak, największy naukowiec. Nie był ani wykładowcą na uczelni, ani biskupem nie był. Jak była nominacja na biskupa, to tak zakręcili, że on był na trzecim miejscu. A było wiadomo, że król wybierze z pierwszych dwóch kandydatów. Także biskupem nie był, profesorem nie był, był na końcu świata, na wygnaniu, siedział na wieży, coś sobie tam mierzy. Tutaj też macie życiorys. Życiorysy nie są nigdy takie brązowe, gotowe. To, co często mówię, jest takie powiedzenie, że każdy żołnierz nosi, Napoleon mówi, każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską. Ja mówię co innego, że każdy student nosi w torbie Nagrodę Nobla. Tylko nie wszyscy do niej dochodzą, nie wszyscy ją wyciągają. Czyli to są zwykłe życiorysy. Zauważcie, o Einsteinie też wam mówiłem. Im bardziej skomplikowany życiorys, to okazuje się, że ci ludzie dalej zachodzą. Dobrze, czyli to jest Marie Curie. Dostała za odkrycie polonu i radu, wyodrębnienie i badanie związków chemicznych tych niezwykłych pierwiastków. Dodam, że te jej badania, to jej odkrycie, było odkryciem chemicznym. Co w tej szopie robiła w czasie doktoratu? W tej szopie zakupili pultony, to jest gdzieś pewno tyle, takiej tak zwanej pech blendy uranowej, czyli rudy uranu. O dziwo, tutaj chemicznie możecie mnie wesprzeć, uran leży gdzieś tam trochę na prawo, tak, w pierwiastkach przejściowych, następnym razem już będziemy mieli tablicę metalową, gdzieś tam na prawo, czyli uran jest nie bardzo metalem. Jest metalem, jest ciężki, jest kowalny, ale chemicznie jest trochę kwasowy. I tworzy związki, w których on występuje jako reszta kwasowa. Są takie związki i te związki oczywiście... W związku z tym łatwo się utlenia i występuje, będąc bardzo ciężki, zapamiętaj, występuje nie w jądrze ziemi, tylko występuje w strupie ziemi. Uran jest w strupie ziemi, w tej wierzchniej warstwie, która rozciąga się na jedyne 100 km głąb, nie na 6 tysięcy, tylko na 100. W tej strupce, tak jak skórka na człowieku, na pomarańczy, to w tej warstwie jest uran. Dzięki temu, że jest ten uran, powierzchnia ziemi jest płynna. Mamy wulkany, co jest niedobrze.
ale wulkany dostarczają CO2 do atmosfery, a bez CO2 nie byłoby efektu cieplarnianego. Już mówiliśmy zeszłym razem, byłoby o 33 stopnie niżej. Czyli dobrze, że ta Ziemia jest płynna. I po pierwsze nie wystygła do końca, a po drugie ściemnia. Dobrze, wracamy do uranu, do tej perplendy. To jest po prostu śmieć. No, nazwanie tego odpadkami to jest gorzej niż grzebanie na wysypisku śmieci. Trzeba było oddzielić rad od polonu. Polon leży pod siarką, czyli jest zupełnie tak, pod siarką. A rad leży pod, chyba pod barem. No nie mamy tablicy Mendelejewa na parę proszę. Bar jest alkaliczny, czy ziem alkalicznych nazwaliby chemicy, a polon jest prawie jak mileta. Jak to rozdzielić? Kropla po kropli próbując rozpuścić i strącać rad oddzielnie, polon oddzielnie. Kropla po kropli rozpuścić. Przopil zimą, radioaktywne śmieci, od których brak to mało i ona to przerobiła. Tego wyłamańca rosyjskiego, opozycjonistę, jak on się nazywał, którego w Londynie załatwiono, jego załatwiono właśnie polon. Litwinienko. O, Litwinienko. Dostał do herbaty polon. Dostał do herbaty... Kilka lat temu. Tak, dostał do herbaty łyżeczkę soli polonu, wypił to i bez szans potrafia do organizmu, jest trujący i chemicznie, i jest radioaktywny. Bez szans. Mimo, że wiedzieli, że ten polon natychmiast Anglicy go wsadzili pod licznik Geigera. Wiedzieli, że to polon nic nie do zrobienia, kiedy parę dni zna. Strasznie kończało na zresztą. A Maria Curie przerabiała kupę tego śmiecia. I to jest ciężka fizyczna praca i to jest, dlatego ona ma, odkryła. Nie tak, żeby na polu leżał, podniosła kartkę i odkryła po prostu. Ona z nicości wydobyła, jakby filozofowie powiedzieli, powołała do bytu z nicości. Dobrze, za to dostała nagrodę. To jest oryginalna praca, to jest Rendy Curie Academy de Sciences, punkty Rendu. Z uwagi na ojczyznę jednego z nas, gdzieś tu powinno być napisane, chcemy to nazwać polonium z uwagi na kraj pochodzenia jednego z nas. Pamiętajmy, że Polski nie było oficjalnie w tym okresie, prawda? Czyli tutaj jest napisane, dlaczego nazwali to polonium. I to jest jedno z ostatnich zdjęć, a to jest ostatnie zdjęcie w 1937, 60 parę lat żyła. Na plaży w Belgii po kongresie Solvayu, to były takie kongresy, gdzie spotykali się wszystkich 40 fizyków, wtedy się spotykało, tyle było naukowców, i ona na tych wszystkich kongresach bywała. To jest spotkanie z Einsteinem, też już nie takim młodym, i ona powiedziała o niej tak, że Maria Curie spośród wszystkich możnych tego świata jest jedyną, której nie zepsuła sława. Jak mówię wam, odmówiła, nie pojawiła się w ogóle w tej francuskiej Akademii Nauk Chemii, bo sława dla niej nie była potrzebna. No i to jest osoba, która z zaczernionej kliszy, o której nie było nic wiadomo, zrobiła z promieniotwórczości nauki. Czyli historia zaczyna się doktorata, który w drewnianej, nieogrzewanej szopie na dziedzińcu technikum elektrycznego kropla po kropli przerobiła pół tony radioaktywnej śmieci, tak zwanej rudy, aby w chemiczny sposób oddzielić to, co przypominało magnez, od tego, co przypomina siarki. Za to dostała nagrodę z chemii i również z fizyki. I to jest jej zdjęcie z pracy. Doktorskiej. Tak wygląda jej wydana praca doktorska. Otóż ona stwierdziła, przykładając magnes do wylatującego promieniowania, które zaczerniało kliszę, tak, albo coś tam mogła używać, zaraz wam to pokażę. Przyłożyła magnes i stwierdziła, że te promienie zakrzywiają się, jedne w lewo, jedne w prawo, a jedne na wprost. Nieważne, które w lewo, a które w prawo, wiemy. Już wiecie, że zależy to od tego, czy jaki biegun magnesu przyłożymy, ale tak się mniej więcej zakrzywia. To jest bardzo ciekawy i bardzo dokładny rysunek. Strasznie dużo fizyki w tym rysunku jest. Teraz możemy wam pokazać to doświadczenie, które mamy. Też możemy wam pokazać ślady cząstek radioaktywnych. Ślady rozpadów radioaktywnych. To jest tak zwana komora Wilsona. Czyli komora, w której jest para. Mogłaby być para wodna.
są pary alkoholu, są pary alkoholu, para jest nasycona. Jeżeli w parze się pojawią jakieś zarodki skraplania się, to pojawią się mini kropele. Jeszcze raz powiem. Chmury w atmosferze tworzą się nie wtedy, kiedy jest para wodna, bo ona jest zawsze, tylko tworzą się wtedy, kiedy tej pary wodnej jest dostatecznie dużo i kiedy w powietrzu jest jakiś kurz. Nad oceanami, mimo że pary wodnej jest mnóstwo, chmur nie ma, bo nie ma kurzu. Kolumb i inni odkrywcy wyglądali lądu nie na zasadzie, że widzieli ląd, widzieli chmury. I chmury wskazują na obecność lądu, bo nad lądem jest kurz i na kurzu osadzają się kropelki wody i stąd chmury. Czyli tutaj ciśnienie, alkohol jaki mamy, etylowy czy propylowy? Etylowy. Rozprężymy, zmniejszymy ciśnienie, tak żeby para była nasycona, oziemnimy, żeby para była nasycona, zapali się lampa, a w środku jest źródło radioaktywne, Ameryk. Jest źródło radioaktywne i z tego źródła radioaktywnego wylatują te promienie, które przed chwilą widzieliście. Niektóre z tych promieni. To co, gotowi? Widać? No widać, jak poleciały? Para. W momencie, kiedy rozprężymy, pojawią się ślady cząstek. Te cząstki cały czas wylatują, ale tylko w momencie, kiedy rozprężymy, pojawia się ich ślad. Jest to para, która tam w środku buzuje, konwekcję i tak dalej, więc te ślady natychmiast się rozejdą. Ale zwróćcie uwagę, kiedy powiem start, że to są proste linie. Uwaga! Było widać? O właśnie. To co tam wylatuje, zauważcie też, że te ślady były dość krótkie. Spójrzmy jeszcze raz. Te ślady są dość krótkie i te ślady są mniej więcej tego samego zasięgu. To co w środku tam wylatuje, to są właśnie te cząstki alfa. Które w pracy doktorskiej Marii były tak zaznaczone. No dobrze, oprócz tego są jeszcze cząstki, które były nazwane beta i gamma. Czasem się mówi o rozpadach beta, alfa, beta, gamma. To jest bardzo błędne. Nie wolno tak mówić. Dlatego wziąłem w cudzysłów. Bo napiszcie rozpady alfa, beta, gamma i później przekreślcie rozpady, ale albo przynajmniej słowo gamma. Bo gamma pojawia się przy wszystkich rozpadach. W zasadzie mamy tylko dwa rozpady, mamy rozpady alfa i mamy rozpady beta. One się zasadniczo od siebie różnią. Otóż w rozpadach alfa uczestniczą pierwiastki raczej ciężkie, jak na przykład uran. Wszyscy słyszeli o uranie, prawda? Uran jest pierwiastkiem promieniotwórczym i rozpada się, wyrzucając z siebie, z jądra, do środka cząstkę alfa. A, koledzy przygotowali jeszcze jedno ciekawe doświadczenie. Jak już przygotowaliście, to pokażę. Doświadczenie, które przeprowadził niejaki Ernest Rutherford. Jeszcze dokończę cząstkę alfa. Więc niektóre pierwiastki, jak na przykład uran, wysyła cząstki alfa. I stwierdzono, że cząstki alfa mają ładunek dodatni. Było wiadomo, że mają ładunek dodatni. Nie było wiadomo jeszcze, czym te cząstki alfa są. Jeżeli atom jest chemicznie obojętny, to musi się składać z elektronów. Już wiadomo, że były, powiedział to Thomson. No i Thomson wymyślił taki model, który nazywamy ciasta z rodzynkami, że to jest jakaś zupa dodatnia, w której siedzą ujemne elektrony, albo są połykane jeden koło drugiego. To był model, a to był Thomson, 1897 roku. Jego doktorant Rutherford, który w międzyczasie dostał Nagrodę Nobla, nie zgadzał się z tym, zrobił doświadczenie w Montrealu w 1911 roku, Nagrodę Nobla miał już wcześniej, zrobił doświadczenie na następnym roku.
przepuszczał te dodatnie cząstki, to przenikliwe promieniowanie, przechodzi przez baterię, to przenikliwe promieniowanie przepuszczał przez cienką folię ze złota. Dlaczego ze złota? Bo ze złota można rzeczywiście cienką folię zrobić. Tak można zrobić cienką folię, że ona jest przezroczysta dla oka. Zielony się wydaje złoty, bardzo cienki warstwę. I przez ten warstwę przepuszczał cząstki alfa. Skąd je brał? A, brał je z polonu Marie Curie. Marie Curie wyodrębniła polon i okazało się, że ten polon jest znakomitym źródłem cząstek alfa. Polon przepuszczał przez cienką folię i tutaj już ustawił ekran scintylacyjny, coś świeci, cokolwiek, to co dzisiaj mamy w telewizorach. Siarczyk cynku na przykład świeci na zielono. W tych rąkach, co mieliście, to był siarczyk cynku. I badał, ile się zapala punktów na ekranie. Większość punktów zapala się w centrum i bardzo niewiele z boków. Przepisawszy to na zależność od kąta, to chyba jest coś takiego jak kosinus theta punkt do czwartej potęgi. Coś takiego, taka zależność. Bardzo niewiele cząstek trafia na bok, już nie mówiąc do tyłu, bardzo mało cząstek trafia. Taka zależność. Miał sporo szczęścia, bo jeżeli matematycznie policzymy, okazuje się, że to jest rozpraszanie się dodatnich cząstek na dodatnich ładunkach. I okazało się, że atom jest praktycznie przezroczysty. Składa się z elektronów, gdzieś tam daleko rozłożony, a w środku jest ładunek dodatni. I tu mamy doświadczenie, za pomocą którego chcę Wam pokazać, jak mogło wyglądać rozumowanie Rutherforda. No puszczamy, będzie ktoś musiał łapać, panie. Ja będę. Zabierzmy to przesło, żeby się pan nie zabił. Puszczamy cząstki, przepuszczamy cząstki przez materię i patrzymy, co się dzieje. No przepuszczam. Może z tej strony będziemy łapać, co będzie wydawać. Przepuszczam i gdzieś ona tam leci. Gdzieś tam leci, trafia do mojego detektora, tak? Leci, trafia do mojego detektora. Od czasu do czasu może się rozproszyć. Tak? Ta trafiła do tyłu, ta trafiła w bok, ta trafiła jeszcze inny. W zależności od tego, czy pada centralnie, czy pada trochę po boku, rozpraszanie na takim cylindrze tak wygląda. Do tyłu dość często, po bokach dość często i do przodu dość często. Z rozkładu, gdzie wyłapałem kulki, mogę wywnioskować, co jest moją przeszkodą. Dobrze, a teraz zrobiliśmy przeszkodę. Tu zrobiliśmy, to nie widzieliście, to była przeszkoda w postaci walca. Teraz zrobiliśmy przeszkodę w postaci jądra atomu, ładunku dodatniego, zależność jedność, siły jedność nad R kwadrat, a potencjału jedność nad R. Tak jak hiperbola. Zobaczmy, jak będzie wyglądało rozpraszanie na tej hiperboli. Pan łapie? Tak. Nie trafiło. Teraz trafiło, rozproszyło się już, tak? Rozproszyła się już, ale poszła do przodu, prawda? Jeszcze raz. Nie rozproszyła się. Rozproszyła się, poszła do przodu. Nie rozproszyła się. Rozproszyła się, poszła do przodu. Większość trafia do przodu, bo kształt potencjału jest taki, że aby trafiła do tyłu, naprawdę muszę dobrze wycelować. O, teraz odbiła się w bok. Teraz w bok. Ale dopiero kiedy trafiam centralnie w potencjał. Czyli z tego rozumowania, z pomiarów, można wywnioskować, jaki jest procent potencjału. Innymi słowy, atom zapisać rozmiary 10^10 metra, rozmiary 10^10 metra, rozmiary, a rozmiary jądra 10^-15 metra. Czyli podobnie jak układ słoneczny, gdybyśmy przyrównali jądro do pomarańczy, to najbliższy elektron jest jądro do pomarańczy, czyli średnica 10 cm, i najbliższy elektron jest 10 km. Elektrony krążą po orbitach, a elektrony to na końcu gdzieś tam 10 km to orbitowe, co? Tak. To dobrze. I to stwierdził Rutherford. Nagrodę Nobla dostał za coś innego. Nagrodę Nobla dostał za stwierdzenie, że cząstki alfa to jest banalnie, cząstki alfa to są banalnie jądra helii. Ten środek,
ten środek G. Moglibyśmy napisać ten plus plus, dwa plus, jako G. Wiemy, dwa elektrony od Hera, to mamy gołe jądro, to są jądra Hera. To są jądra Hera. Fizycy atomowi, fizycy i chemicy wiedzieli też od dawna, że masy atomów molowe nie skalują się jak 1, 2. Tu jest wodór, następnie jest hel. Masa wodoru 1, chyba że cząsteczkowy to 2, ale cząsteczkowy widzieliście już w rurze, że daje widmo, które jest rozmyte. To już było wiadomo. Czyli wodór 1, a hel natychmiast 4. Nie 2, tylko 4. Czyli pisząc tych gwiazdek, pisząc jego jądro, musimy zapisać masę i wodór 2. Tak zapiszę, zapisuję tutaj. Masę i wodór 4, 2, 4 u góry, 2 na dole. 4 u góry i 2 na dole. Innymi słowy, cząstki alfa to są jądra chemii. 4, 2. Dwa ładunki dodatnie, takie same jak elektron, tylko dodatnie. No i masa 4, nie 2, a 4. Jak on to stwierdził? Za pomocą tej aparatury. To jest kopia aparatury, która jest w muzeum w Berlinie. To jest muzeum. To jest taki kawałek poświęcony fizyce współczesnej. Włożył coś, co tam rozpadało się, polą. Coś, co się rozpadało, złapał cząstki alfa do bańki, zbierał, a później podłączył dwie elektrody i zaświeciło, i zobaczył linię helu. I dalej. Dwie elektrody zaświeciło po prostu, policzył linię helu. Tak jak myśli oglądali za pomocą siatki dyfrakcyjnej i stwierdził, że jest helu. I za to jest to nagrodowane. Jeszcze chyba 904-905. Czyli cząstki alfa to są po prostu jądra helu. I one wypadają z ciężkich pierwiastków w rodzaju polonu, w rodzaju uranu. O, teraz możemy zapisać w tej samej symbolice uran. 92. Natomiast możliwych mas uranu jest dużo. Najbardziej popularny jest 238. I też sobie zapiszcie. To sobie zapiszcie. 238, 92. To pojawi się, kiedy będziemy mówili o bombie atomowej. I pojawi się, kiedy będziemy mówili o geologii. Bo to jest uran, najbardziej popularny izotop uranu. 99%, uwaga, rozpada się. Jeżeli wyrzuca cząstki alfa, to znaczy, że się rozpada. Rozpada się, jest promieniotwórczy. Uwaga, jak mamy kilogram uranu, to wskutek rozpadów zostanie z niego pół kilograma. Reszta się zamieni w inny pierwiastek, zostanie pół kilograma, to, uwaga, 4,6 miliarda lat. 4,6 miliarda lat. 4,6 miliarda. To jest, trzeba sobie to zapisać. Jest promieniotwórczy, ale jest bardzo słabo promieniotwórczy, bo bardzo mało z ilości uranu, jaką mamy, rozpada się. To wyjaśnia, dlaczego to jest tak dużo. Bo ten uran mógł powstać tylko we wnętrzu gwiazdy, z której powstało Słońce. Mógł powstać tylko na początku, przed powstaniem Układu Słonecznego i raz jak tam powstał, to już musiał zostać. Innych było więcej, tylko że ten uran się rozpadł. Mało którego żyje do naszych czasów. O, teraz też rozumiecie, dlaczego Ziemia jest płynna. Bo tego uranu ciągle tam jeszcze jest połowa tej ilości, która była początkowa. Jest jego dużo i każdy rozpad promieniotwórcze dostarcza energii. Tam była taka wstawka, którą jeżeli chcecie sobie poczytać na stronach fizyki współczesnej, to sobie poczytajcie, bo w stwierdzeniach Marie Curie, z jej publikacji, przejrzałem jej publikację i jej męża zaraz po odkryciu, jest więcej błędów na dzień dzisiejszy. Tam jest 3/4 hipotez błędnych. 3/4 hipotez błędnych. Ale te niektóre są właściwe. Tak? Pisze, że przeszkadzano, nie mieli warunków, zawsze wszyscy narzekają, ale z Państwem Kiri tak samo było. I teraz tak, oni myśleli w ogóle, że ta energia w uranie, bo czuli, że uran się grzeje, już nie mówiąc o radzie, który jest bardzo radioaktywny, Nie mówiąc o radzie. Czuli, że skądś pojawia się energia, a nie widzieli skąd.
i chcieli obalić zasady zachowania energii. Powiedział coś dobrego, pan to? Tak. Chcieli obalić zasady zachowania energii, więc wymyślili coś innego, że uran ściąga niewidzialne promienie z kosmosu. To był jeden pomysł. A drugi pomysł był taki, że ściąga ciepło z otoczenia, czyli działa jak chłodziarka. Wchodzi na zewnątrz, a sam się ogrzewa, czyli łamie drugą zasadę termodynamiki. No bo nie było absolutnie pomysłu. Co się dzieje? No, jest cząstka alfa, jest uran, zamienił się uran w tor, uran się zamienił w tor, ale no, było masy. Ale dopóki nie było Einsteina, R w łacience kwadrat, nie było klucza do pomysłu. Bo energia się bierze z tego, że uran, rozpadając się na cząstki alfa i na tor, waży troszeczkę mniej. Z tego ubytku masy bierze się. No dobrze, czyli każdy się coś przyłożył, trochę Becquerel, trochę państwo Curie. Kluczem do zrozumienia problemu okazał się Einstein. Nie należy się, innymi słowy, nie należy się nigdy przejmować problemami, bo jeżeli nie my rozwiążemy, to ktoś po nas to rozwiąże. I to, co pan doktor wam pokazywał, to są cząstki alfa. To są cząstki alfa. Tu mamy dwa izotopy radu i wylatują cząstki alfa o dwóch energiach, dlatego mają różny zasięg. Zasięg w powietrzu to około kilka centymetrów w powietrzu, ale oprócz tego mamy promieniowanie beta. Więc może tak, uran 238, najbardziej popularny, 92 uran, wypada z niego cząstka alfa, czyli Hel-4-2 i rachunek prosty zostaje 234,90. Zaglądamy na tablicę Mendelejewa, która tam wisi, zawiśnie za tydzień i to jest tor. To jest tor. Pojawia się tor. Później z toru 234,90. Znowu coś wypadnie, ale nie wyprzedzajmy faktu. Tak? Czyli wiemy, co to jest rozpad alfa. Rozpad alfa to są wylatujące takie zlepki. Od razu jądro wodoru. Jeszcze dzisiaj się wyjaśni, dlaczego taki zlepek wypada. To jest coś innego, nie pojedynczy problem, a wypada cały gotowy zlepek. Ale jest druga możliwość, że wypadnie ujemny ładunek. I ujemne ładunki wypadające to są po prostu elektrony. Nasze dobrze znane elektrony z promieni katodowych. Czyli promieniowanie beta to są po prostu elektrony. Beta to po prostu dobrze nam znane elektrony wylatujące z jądra. I pomysł był taki, że wiąc, że mamy elektrony i protony, tak, to pomysł nie do końca prawdziwy, ale chwilowo, powiedzmy 1920 rok, możemy jeszcze na tym pomyśle jechać, że to w jądrze są elektrony. I mamy różnego rodzaju promieniowanie. I teraz pan doktor jest gotowy z naszą profesjonalną aparaturą do badania rozpadów i promieniotwórczości. Profesjonalna, druga aparatura, mamy laboratorium badań substancji radioaktywnych w naszym zakładzie dydaktyki, stąd mamy ten aparatur. Mamy tutaj różne substancje. Co panie doktorze, co my mamy? KCL. Nic nadzwyczajnego. Chlorek potasu. Nie chlor nas interesuje, ale pomoc nas interesuje. Mogłaby być saletra do kiełbasy. To, co się dodaje do peklowania mięsa, to jest saletra, prawda? To jest chyba azotem potasu. Potas jest w każdym z nas. Już wam mówiłem, że do przewodzenia sygnałów nerwowych w środku potrzebne są jony potasu i soli. To już mówiliśmy. I jest potas. Wszędzie jest potas. Otóż jeden z izotopów potasu, 40, jest radioaktywny. Jeden z izotopów potasu, 40, jest radioaktywny. Potas, ten izotop jest radioaktywny. W każdym z nas siedzi ta radioaktywność. W każdym z nas, kto waży 80 kg, 11 tysięcy rozpadów na sekundę. 11 tysięcy rozpadów promieniowych na sekundę. To jest potasu. Potasu to jest stosunkowo lekkie, wylatuje akurat elektron, napiszmy go jako elektron, masa 0 w tych jednostkach, a ładunek minus 1, co pozostanie? Pozostanie 20 i 40, czyli mamy.
Tak. Z rozpadów potasu pozostaje dwa. Potas, każdy z nas jest on radioaktywny. Zaraz wam to pokażemy, to uruchomimy najpierw ten licznik. To jest coś w rodzaju licznika Geigera. Coś w rodzaju licznika Geigera. Okienko. Komputeryzowany. Tu okienko. Wpadają cząstki radioaktywne z kosmosu. Wpadają zewsząd. Z murów. Z człowieka. Wpadają cząstki radioaktywne. Co nam mierzy? Czytajmy. Fizyka to jest 0,7, 0,7, 0,8. Już coś radioaktywnego tutaj jest. Bo tło naturalne tutaj w Polsce powinno być jakieś 0,59. 0,86, już coś radioaktywnego w tej samej. Ona w jednym wojce pomarzy. Może ktoś z Państwa. Może ktoś z Państwa. No, wie? Co? Wreszcie. Nie, no jeden, tak? To jest tło naturalne, mniej więcej pół do jednego rozkładu na sekundę tej objętości. Przerysujcie sobie to i zapiszcie sobie to tło, tak? To też jak was kiedyś ktoś zapyta, czy to jest radioaktywne, no to dostaniecie jakiś miernik i coś będziecie musieli zmierzyć jako absolwenci uczelni. Nie proszono do szkoły we Włoszech, do jednej ze szkół podstawowych, proszono mnie o zbadanie radioaktywności. Ja tak bawiłem, to była szkoła podstawowa, pierwsza, druga klasa, bawiłem się z tymi dziećmi, ja będziemy liczyć, że nagle jedno z dziecka w pierwszej klasie poproszę. Rapam! Właśnie ciszę i tak. I pani, wszyscy chcieli uciekać dzieciaki, bo ze skał wulkanicznych wydostaje się pierwiastek radioaktywny, gazowy, radon pochodzi z rozpadów uranu. Skomplikowany sposób, zaraz do tego dojdziemy. Czyli, ale poproszono mnie jako fizykę, no to wy jak absolwenci po moim kursie musicie rozumieć, na czym polega radioaktywność. No, tu jest 1,03 w międzyczasie. On średnio po minucie. Czyli dajemy mu czas, żeby on średnio po minucie. Jest 1,03 w tej sali. Co mamy? Tak, sól potasową, tak? Tak. Sól potasową. Trochę gorzka jest. Troszkę, a mógłbym poniżać. Zwykłe są potasowe, zwykły nawias. 0,98. Tu zagrożenie promieniotwórcze. Zagrożenie promieniotwórcze, wybuch atomowy. Wybuch atomowy. Co mierzy? To czyta pani. Pani czyta na. Chyba się podnieść do tego. Pani to już zapali. 7,81. Zobaczcie, skład promieniotwórczego. Całego kosmosu, nagle z potasu, z takimi ilości potasu mamy aż 8. Uśrednia po minucie, zaraz się uspokoi. Tak? Teraz się uspokoi, bo ma ustawione tutaj alarmy. To jest alarm tak 8, to jest całkiem sporo pierwotnie. Całkiem sporo. Przykryjemy kartką. Tutaj kartki. Było 8. Zobaczymy, czy to promieniowanie przejdzie przez kartkę. To przez powietrze przechodzi, nie dotyka tej soli, czysty jest mieni. Tak? Kiedy przegana spadnie, dobrze, jest 0,83, było 8, przegana przez kartki, czekamy. No jest. Właśnie 7,692, tak? Czy to pani? No, całkiem sporo. To jest kartka, to promieniowanie śmiało sobie przychodzi. Promieniowanie beta przez kartkę sobie śmiało przychodzi. Przyłożymy dwie kartki, też będzie przechodziło, żeby zatrzymać, musimy położyć kawałek aluminium, milimetr aluminium. Popatrzymy. 0,6, 0,8. No, zdaje się, że to promieniowanie będzie szybkie. W tym aluminium, to aluminium jest wystarczające, tak długo się aluminium jest wystarczające, żeby to promieniowanie zatrzymać. My pracujemy z tym promieniowaniem, z promieniowaniem beta. Izotopy, które używamy w naszym laboratorium, to są izotopy beta. I absolutnie nie wolno zbliżać się uczynić. Chyba, że się jest gotowy.
tą gałkę oczną, do gałki ocznej docierają i zatrzymują się w gałce ocznej. Czyli promieniowanie beta z potasu jesteśmy w stanie zatrzymać za pomocą radionuklidu. Czyli zapisaliście Państwo reakcję potasu, tak? Potas jest radioaktywny. No jest! Taka jest natura. Czas połowicznego rozpadu 1,2 miliarda. 1,2 miliarda. Tak, czyli też czas geologiczny. A ponieważ, dlaczego mamy tak dużo zliczeń na sekundę? My mierzymy tylko te, które cząstki beta, które tutaj trafiają. Miernik nie ma 100% efektywności. My mierzymy 1/1000 rozpadów, które za tym pojedynku. Co nas, że tak powiem, oszukuje, co jest fregatura, po włosku się mówi, oszustwem. Oszustwem jest liczba Awogadro, 10^23. 10^23. Mimo, że szansa, że atom rozpadnie się jest 1/2, rozpadnie się 1 w ciągu miliarda lat, ale jak policzymy, ile wynosi liczba Awogadro, 10^23, no to zawsze jakiś się rozpada, co pokazuje. Co jeszcze chcę pokazać? To źródło. Sodowe, tak? Sodowe. Dobrze, więc proszę Państwa, mówimy, że są rozpady beta, ale elektronów w środku w atomie nie ma. W jądrze nie ma. Nie ma elektronów. W jądrze są protony, proton, i to on ma ładunek dodatni. Ładunek dodatni taki sam jak elektron, identyczny, ale masa protonu jest 1837 razy masa elektronu. Łatwo zapamiętać, bo powstanie styczniowe było listopadowe było w 31, a to 37. Czyli 1837 razy. Proton jest bardzo ciężki w stosunku do elektronu. No i w środku jeszcze siedzi coś bardzo ciężkiego, cząstka neutralna, zwana neutron, i ona ma ładunek 0 i masy też mniej więcej tyle samo. Na plakatach, które nam niestety zdjęto, są podane dokładnie masy protonu i elektronu, one protonu i neutronu, one że prawie są identyczne. Jasne? Czyli zapamiętujemy sobie te dwie rzeczy. Otóż w jądrze helu mamy dwa protony, to protony i dwa neutrony. Takie jądro. To jest jądro helu. Dwa protony i dwa neutrony. Taki zlepek. Dlatego ładunek jest 2, a masa jest 4. Co mamy w jądrze potasu? W jądrze potasu mamy 19 protonów i 40 - 19, 21 neutronów. 21 neutronów. Tych neutronów jest więcej niż protonów, a mniej więcej powinno być tyle samo, więc w takim układzie jeden z neutronów rozpada się na proton i stąd tu przybywa protonów i rozpada się na elektron i to jest ten nasz elektron, który wylatuje do czasu. O, tak to wygląda, czyli i proton, i rozpady alfa, i rozpady beta są spowodowane tym, że jest duże jądro, małe kawałki z niego wylatują, jak dla polonu czy uranu, małe kawałki wylatują, albo jest tutaj na przykład za dużo neutronów. Naszym izotopem, który tutaj mamy, to jest izotop sodu. Stabilnym izotopem sodu, stabilny, jest ten 21 i sód ma 11 elektronów, 11 protonów. To jest stabilny, ten w soli. Ten w soli w naszym kuchenie, to jest stabilny izotop sodu. My mamy niestabilny izotop sodu, wytworzony w sposób sztuczny w akceleratorze jądrowym. I w tym naszym izotopie jest 20, masa jest 22, taka elektroda, dobrze mówię? 22? W naszym izotopie zachodzi przemiana następująca. Wylatuje elektron, ale elektron dodatni, E+. Masa 0, ładunek plus 1, pozostaje 22 i ładunek 10. 10 to jest neon. O. Czyli w tych rozpadach, które teraz zobaczymy, rozpada się niestabilny izotop sodu, zamienia się w neon, który już jest stabilny. Izotop
można by powiedzieć, ma taką samą ilość protonów, a inną ilość elektronów. Izotop. To po prostu grecku oznacza to topologia po włosku. Topo to znaczy mysz, czyli topologia była wywołana o myszach, a matematyce topologii jest tam o przestrzeniach. Nie wiadomo, co to po prostu znaczy. Izotopos. No dobrze. Uchwyciliście słowo izotop, tak? Izotop najbardziej popularny uranu jest 238, a ten, z którego chcielibyśmy zrobić bombę atomową, albo robimy, to jest 235. I ten się rozpada. Potas 40 się rozpada, potas 41 jest stabilny. Sód 21 jest stabilny, a 22 nie jest stabilny. I ten izotop ma krótki czas życia. Krótki czas życia. I co panie doktorze, kto tu jest składa ręce? Pan? Dobrze. Już tego nie będziemy. Pokażę pan kapsułkę do środka. To jest taka maleńka kapsułeczka i tam jest ziarenko tego. To jest w postaci chloru. Tam jest ziareneczko, tak jak jako pigułek, w środku jest jedna pigułeczka tego. Mniejsze niż aspiryn, a takie jak duże ziarenko to jest. Sodu radioaktywnego. Tego już wam nie zbliżamy. Reaguje natychmiast. Pan może podejdzie przeczytać, co? To izotop beta, bo alfa już by w powietrzu tych parę centymetrów zatrzymało. 4,5,6. Mamy świadomość, prawda? Mamy świadomość. Oczywiście nie, tym izotopem już się nie bawimy, bo to jest mocno radioaktywny. Teraz pan doktor go zamknie. Siedzi w plastikowym pudełku. Jeszcze przyklejemy ten styropianę, tak? Przyklejmy go jeszcze aluminiową blachą. Aluminiową blachą go przyklejmy. Teraz przykładamy miernik. Jeszcze raz pana poproszę. No nie może to być promieniowanie beta, bo promieniowanie beta przez blachy nie naprawia przejścia. Nie mogą być te elektrony. Elektrony świecą na kineskopie, ale z kineskopu nie wylazą. To jest to promieniowanie gamma. To jest mocno przenikliwe promieniowanie gamma i to jest najbardziej niebezpieczne. Marie Curie i Piotr i Pierre pisali, że to jest rodzaj fluorescencji. Jest to rodzaj fluorescencji. Tylko o ile w świetle widzialnym pamiętacie zakres energetyczny 1,6–3,2 V elektronowolta. 1,6–3,2 widzialne. Powiedziałem powyżej 3 elektronowoltów nad fiolet. Niebezpieczny. Raka powoduje. 3,2 nad fiolet. Rentgenowskie powiedzieliśmy 10 kilo elektronowoltów. Tu wylatuje promieniowanie energii, panie doktorze, nie pamiętam. 511 to jest anihilacja. Ile jest gamma? Ponad. Mamy slajdę, zaraz mam. 1,4 mega milionów elektronowoltów. Czyli przez aluminium przeważy. Teraz położymy cegłę wołowiową. To nie wierzy. Proszę. Jest ołów. I teraz położymy 5 cm ołowiu, 6 cm ołowiu. Teraz mierzymy. Jeszcze raz pana poproszę. Proszę pana, każdy z nas w życiu ma tyle dawki radioaktywnej, że to tylko 1,2, no troszeczkę więcej niż płot, trochę przeważy, mimo tego, że jest 6 cm ołowiu, mimo że tego, że źródło jest bardzo słabe, bokiem przełazi. Mimo że źródło jest bardzo słabe, bo są oczywiście ściśle określone reguły, jakie źródło możemy przynieść do auli, jakie źródło musimy trzymać w laboratorium, a po jakie źródło może być uparować. Nawet nie trzeba. Są ściśle określone normy. My jesteśmy pod nadzorem radioaktywnym, czyli innymi słowy, radioaktywność to jest rzecz, którą człowiek jest urodzony. Ono
ona zawsze występowała i zawsze występować będzie. W jednej ze stron pisze taką historyjkę: elektrony, DNA i ewolucja. Gdyby DNA nie zachodziły mutacje, nie byłoby ewolucji. Jak mutacje zachodzą za szybko, nazywa się to rak. I człowiek umiera, ale z punktu widzenia ewolucji genetycznej jest to poprawne. A już mutacja będzie pozytywna i dostosuje jednostkę do zmieniającego się środowiska. O właśnie. Czyli bez promieniowania, bez mutacji byłoby, no może nie było, może ewolucja wymagałaby mikrofonizmu. Tak jest zrobione. Nie ja ten świat wymyśliłem. Dobrze. No tak. A mam jeszcze pluton, zbudowane bomby atomowe. 239. Pluton. Pluton jest w ogóle sztuczny, powstaje tylko w reaktorach. Wskutek reakcji z uranem 235, jak pochłonie cząstki alfa, to się robi pluton 239. To z dawnych czasów, z lat 60. innego kraju, ze Związku Radzieckiego wszystko przychodziło, zostało, nikt tego nam nie sprawdza. To jest pluton. Pluton jest chemiczny bardzo kryjący. Pluton jest niezwykle kryjący chemicznie. Zobaczmy, jak jest radioaktywny. Tu będziemy go dotykać palcami, a w środku zatopiony w czymś, w jakiejś kapsułce, coś tam zatopione trochę plutonu. Tu pisała pani wstęp? Dobrze. Jest. I teraz rozmierzymy. Kiedy się kończy semestr, kiedy chcecie egzamin? Ja muszę mieć pełny egzamin. Czy ja jestem egzamin? Nie mogą być to cząstki alfa, nie mogą być to cząstki alfa, jest to gamma, ale uwaga, o ile wszędzie to gamma ma mega elektronowolty, to w plutonie kilo elektronowolty, jest to w zasadzie elektrowolty. Nie jest to tak strasznie niebezpieczne. Pluton jest strasznie niebezpieczny, bo jest chemicznie trujący. Wrzucenie bomby, małej bomby atomowej do wodociągów, to znaczy zatrucie całego miasta. Także na tym polega niebezpieczeństwo plutonu. Dobrze, tutaj oklaski dla pana doktora, bo dzisiaj się narobił. Dobra, i z różnych izotopów rozpadów mamy różne zakresy. Polon okazało się stabilne źródło, nawet używane w lotach kosmicznych do zasilania baterii, w lotach kosmicznych doświadczenie Rutherforda. No i to są schematy z tej książki, którą niektórym osobom dałem, po czym to polega rozpad alfa, ubywa czterech mas i ubywa dwóch elektronów dodatnich. Na przykład ten polon, tak rozpada się 210, rozpada się do ołowiu i wydziela się 5,4 megaelektronowolta energii, z których część nosi cząstka alfa w postaci energii kinetycznej, a reszta trafia jako promieniowanie gamma do przenikliwe. Tak? Czyli a ten ołów to już może być stabilny. Nie wiem, może jeszcze nie. Nie pamiętam, który z izotopów ołowiu jest stabilny. Jest ich kilka. Jest to bardzo ciekawe, czyli w rozpadach alfa liczba masowa zmniejsza się o 4, a liczba atomowa o 2. W liceum niby to tak było. To jest ten łódź szczęścia, to doświadczenie Rutherforda. Istnieje jądro, tak? No i istnieją izotopy. O izotopach już była przy spektrometrii masowej. Neon ma 3 izotopy stabilne, Te22 jest stabilny, ale on jest najcięższy, jego jest 9%, najwięcej jest tego o masie 20 w jednostkach jakichś tam. Jąder wodoru, ale to nie jest dobre, 1/12 jądra izotopu C12 chemicyzacyjnego. No dobrze, i jest całe mnóstwo historii, które możecie sobie na stronie fizyki współczesnej poczytać. Fermi odkrył neutron, bo postawili akwarium ze złotymi rybkami, i później licznik mierzył, tak, a asystenci usunęli to akwarium i nie było zliczeń, więc nie było wiadomo, czy to złote rybki, czy woda. Joliot Curie w zasadzie odkryli neutron, ale się nie zorientowali i uczeń Fermiego Enrico Majorana powiedział: odkryli neutralne protony, ale się nie zorientowali. Za odkrycie neutronu dostał niejaki Chadwick Nagrodę Nobla w 1935, ale Frederic i
Irene Joliot-Curie dostali za sztuczną promieniotwórczość. Tu macie zapisane te rozpady, rozpad uranu. Trzeba sprawdzić, na oko to wpisałem z pamięci, natomiast potasu 1,2 miliarda, 11 tysięcy rozpadów mniej więcej. Gamma pojawia się zawsze jako emisja w postaci fali elektromagnetycznej nadmiaru energii przy przejściu jądrowym. No i teraz jedno w drugie się rozpada, biorą się tak zwane szeregi promieniotwórcze. Jak zaczniemy od uranu 238, to przejdzie do toru 234, a ten tor 234 jest niestabilny i rozpada się w rozpadzie beta. Przechodzi w pluton, a ten pluton ponownie przechodzi w uran. Ale ten uran już jest 234. I o ile 238 żyje 4 miliardy, to ten 234 żyje ileś tam milionów. Tu trzeba by przynieść grubą księgę, w której mamy zapisane jaki izotop, na co się rozpada i jak długo żyje. Gruba księga. Później rozpada się ponownie na tor, później na rad, który znalazła Marii, później na radon, ten gaz, który wychodzi ze skał radioaktywnych, trafia do płuc, rozpada się w ciągu 3 dni, rozpada się na polon, ten rozpada się w postaci w ciągu kilku minut na cały szlak radioaktywny, dlatego ten radon, który wydostaje się ze skał magmowych, jest niebezpieczny ze skał, które zawierają uran. W Polsce nie, bo mamy dużo piachu pod skałami skandynawskimi, które radon jakoś filtrują, ale czasem do cementów dodaje się pyłów z elektrowni, tak dla zabawy, no i te pyły są radioaktywne i z tych pyłów radon może wychodzić. Czyli jak będziecie kupowali mieszkanie, czyli do nas pożyczymy miernik, sprawdzicie, czy w cemencie, który jest w mieszkaniu, nie ma za dużo promieniotwórczości, nie zobaczy. No dobrze. To jest uran, ale uranu w skorupie ziemskiej nie ma tak dużo. Więcej jest toru i tu startujemy z toru nie 234, a 232 i też jest jakiś taki cyk, tyk, 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 tyk i kończy się na ołowiu. Tu był ołów 206, ale łańcuch torowy skończy się na ołowiu 208. Też ołów, a 208. O! I to jest zastosowanie na przykład w biologii, możemy odtworzyć, czy więcej jest uranu, ołowiu 80, ołowiu 208 czy 206 i wtedy wiemy, jakie skały były ileś tam miliardów lat temu, czy w jaki sposób to przeszło. No dobrze, natomiast tu macie cały ten schemat wypisany, cały schemat wypisany i jest podany również, podaje również czasy życia. Radon 1600 lat. Radon 3,8 dnia. Polon następne 3 minuty. A ołów jeden z tych 27, bizmu 20 minut i dopiero przez kolejny polon coś tam przechodzi, kończy się na ołów. Jest cały szereg. Każda z tych substancji ma określony czas życia. Niektóre jądra są bardziej stabilne, a niektóre są bardzo niestabilne. Przyswojone? No dobrze. Komora Wilsona, zdjęcie z muzeum w Londynie. Tak pierwsza wyglądała, tak wygląda nasza. No też jest lat 60, bo tego też nikt dzisiaj nie produkuje. W Europie jak przyjeżdżają do nas studenci z innych krajów, licealiści z Włoch, oczy otwierają, to będą wyglądały europejskie. Dzisiaj to jest wszystko zamiast. Trzech komisarzy musiało wychodzić za tą komorą Wilsona i sprawdzić, za ile lat Ameryki jest, czy ktoś tam tego nie ma. Nie wiem, że to ludzie nigdzie nie zobaczycie tego. Dobrze, co mam jeszcze powiedzieć? Co pani studiuje? Nie. 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 A co? Penitencjarną sądowniczą. Tego Norwegia. Wiecie, że ten, co wymordował 70 osób, dostał 30 tysięcy euro. Mówimy w polskiej telewizji? No nie. Dostał 30 tysięcy osób. No to prawa człowieka, prawa człowieka. Elegancko, pokazywali mi to w procesu, jak wygląda elegancko gościa i tam żadnego terrorysta pokazywali. Ja myślę, że terroryści to dwóch razów, że w Belgii mogą zobaczyć, że to wszyscy do Norwegii, w takich warunkach, to wszyscy mogliby sobie tam siedzieć, nie? Supokojowy areszt, no, supokojowy, nie miał do budynku, to chyba prosto, no, tak? Czy nie wiem. To znaczy o śmiewanie no tak, ale... Miejsca w centrum.
I kawę zimną. I kawę zimną. Kawę, co by w Polsce? Kawę zimną. I nową konsolę dostałem. I nową konsolę. No to ogólnie to było ujęte w ogólnie ludzkie warunki, bo był odizolowany od reszty rynku. Że to jest sprzeczne tam z konwencją jakąś tam, bo nie może być człowiek odseparowany od niego. Ja wiem, jakie były przepisy, które przekroczamy, przynosząc wam i rozmawiamy. Dobrze wiem, jakie były przekroczamy, ale dla waszej ciekawości pokazuję. Prawo jest prawo, niestety musi być przestrzegane. Bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie. Jakoś tak było, że w Rzymie jeszcze powiedziano, dlaczego politycy zawsze dbają o to, żeby w więzieniach były dobre warunki, a nie bardzo dbają o dobre warunki w szkołach. Miasto, żeby szkoły szły prawda. Jeszcze w czasach rzymskich dbano o warunki w więzieniach, nie bardzo dbano o warunki w szkołach. No dobrze, to był taki żart. Tutaj mamy komorę Wilsona. Możemy oglądać. Jest mnóstwo urządzeń, za pomocą których fizycy oglądają takie rozpady. To jest akurat komora z przechłodzonym wodorem ciekłym, ale przechłodzonym. Nie kondensuje, dopiero jak wpadnie cząstka. Pole magnetyczne przykładamy. W zależności od tego, czy mały okrąg, czy duży, to wiemy, czy ciężka cząstka, jaki ma ładunek i możemy to wszystko rozseparować. Setki tysięcy ludzi nad tym pracuje. Tu jest zderzenie w komorze wypełnionej H2, zderzenie jądra uderzającego jeden tor jest pod kątem prostym, czyli masa była taka sama cząstek, a tutaj jest pod kątem ostrym, czyli uderzająca cząstka miała większą energię niż jądro wodoru. Możemy to oglądać, możemy wnioskować. Sztuczna radioaktywność wymyślona już przez Rutherforda. Puszczał do rury z azotem cząstki alfa i na końcu rury obserwował wodór, a wodoru nie miało prawa być. No, zdarzało się tak, że chwilowo ta cząstka alfa wpadała, coś tworzyło, jakiś konglomerat, na końcu powstawał izotop niestabilny tlenu i wodór, nie wiem czy niestabilny, w każdym razie nie te najbardziej popularne. To są urządzenia badawcze Joliot-Curie tej wielkości i urządzenie Chadwicka do badania neutronów też tej wielkości. Jakiś tam kawałek żelastwa wypełniony parafiną w muzeum w Berlinie, w muzeum w Monachium i w Londynie. To jest doświadczenie Chadwicka. Najpierw polon, cząstki alfa, dobre źródło, później lekki pierwiastek beryl, z niego coś wychodziło, co się nie dawało mierzyć, a było bardzo przenikliwe. Po wstawieniu parafiny, która zawiera dużo wodoru, neutron mając dokładnie tę samą masę, co w proton, jak uderza w proton, to potrafi go wybić w strukturze parafiny i wychodziła wiązka protonów i wówczas już zwykły miernik Geigera mierzy to. Ten nasz miernik nie mierzyłby neutronów. Nasz miernik nie mierzy neutronów, bo one nie jonizują neutronów. Dobrze, historia o Fermi. Później zaczęli budować akceleratory. To urządzenie jest tej wielkości, niemieckie czy angielskie. A tu są dwa zjawiska, które nie są przemianami ani alfa, ani przemianami beta. One są bardzo ważne i wrócimy do nich, mówiąc o energiach alternatywnych. To są reaktory jądrowe i termojądrowe. Bomba atomowa i bomba termojądrowa. Bomba atomowa to jest izotop 235 uranu 92, który po pochłonięciu jednego neutronu, tu można sobie zapisać ten kawałek, 235 po pochłonięciu jednego neutronu rozpada się, zapisać na dwie nierówne połowy, rozpada się na coś, to jądro dzieli się na dwie części, ciach i rozpada się, poćwiartowali by na trzy nierówne połówki, tak? Rozpada się na dwie nierówne połowy, na co? Nie wiemy,
To znaczy wiemy, ale jest to też znowu bardzo skomplikowane. Dobrze, to jest reakcja rozszczepienia jądra uranu i to jest zwykła bomba atomowa. Byłem też w Los Alamos, gdzie zbudowano bombę atomową i są dwie bomby, które zostały zrzucone na Hiroshimę i na Nagasaki. Jedna nazywa się Mały Chłopiec, a druga nazywa się Fat Man, gruby facet. Ta zrzucona na Hiroshimę jest uranowa i to jest Little Boy i w długości takie cygary. W środku tego uranu było tyle, garść uranu. Ta garść uranu sprzątnęła, zmiotła z powierzchni Ziemi Hiroshimę, a Nagasaki postanowili sprawdzić, czy z plutonu też się da zrobić bombę. Dla zabawy zrzucili bombę plutonową, aby sprawdzić. Najzabawniejsze było to, że była to konferencja międzynarodowa, jak nas zawieziono do tego Los Alamos i chodziliśmy tam i przewodnik amerykański tak się strasznie szczycił, że oni jako pierwsi na świecie zbudowali bombę atomową, a ze mną było akurat moi przyjaciele Japończycy. Tak się czuliśmy, nie bardzo się czuliśmy, ten Amerykanin chyba nie bardzo zdawał sobie sprawę, że mówi do grupy Japończyków, tak? Bardzo się tym szczycili. Na Nagasaki zrzucili przypadkiem, bo miała pójść na Fukuokę, ale nad Fukuoką były chmury i duże miasto przemysłowe ocalało, ale Nagasaki było Bogu ducha winne, nie było to żadne miasto, ani obrony przeciwlotniczej nie miało nic, po prostu tak zrzucono. Czyli bomba atomowa dostarcza ogromnej energii, a bomba termojądrowa dostarcza jeszcze większej energii. I to są dwie reakcje. Jednej wpada neutron do jądra dużego uranu i rozpada się na dwa kawałki, wypada jeszcze jeden neutron albo i dwa. W zależności od tego, co powstało, a to jest synteza, mamy ciężki wodór, neutron, jeden neutron, jeden proton i jeszcze cięższy wodór, radioaktywny, dwa neutrony, jeden proton. Jak scalimy je razem, to powstaje taki zlepek, który się szybko rozpada, wyrzuca jeden neutron i pozostaje cząstka alfa. Tak działa Słońce. Tak działa Słońce. W temperaturze 15 milionów stopni w środku Słońca zachodzi cały czas synteza helu z wodoru. Synteza kawałkami, bo najpierw trzeba syntetyzować ciężki wodór, tryb, i dopiero później cząstki alfa. Tu mamy jakieś 6 megaelektronowoltów, czy 4, tu mamy aż 17 megaelektronowoltów z jednej reakcji. Dlatego bomba termojądrowa jest kilkakrotnie na tę samą masę efektywniejsza w zniszczeniach, nazwijmy to. Teraz mamy dwa kluczowe wykresy z tej książki o fizyce współczesnej, którą wam pokazywałem. To jest, co powstaje w rozpadzie uranu. Z takim prawdopodobieństwem powstają różne izotopy. Czyli powstaje jakiś, na przykład jod i jakiś inny, na przykład co tutaj mamy, neodym czy coś takiego. To jest rozkład prawdopodobieństwa powstania dwóch różnych izotopów. Nie jest jeden kanał. Bo tak jak kroplę wody, jak rozbija się na dwa kawałki, to rozbije się na różne kawałki. To jest prawdopodobieństwo, że właśnie tutaj jest skala logarytmiczna, bardzo silnie się to zmienia. To jest energia wiązania w jądrze. Skąd się bierze ta ogromna energia w jądrze atomowym? No energia bierze się z tego, że dwa ładunki dodatku, proton i proton, ścisnęliśmy do bardzo bliskiej odległości. Jak je puścimy, to się rozlecą. Rozlecą się z ogromną energią. Energia potencjalna w fizyce ma wartość ujemną, jak się tak przyjmuje, czyli jak ściągnęliśmy to było energii i ta masa, ta niewielka część masy, którą możemy zamienić w energię, daje tę ogromną ilość energii. Mówiłem wam chyba o antymaterii, ale mniej więcej podobnie jest. W antymaterii jest więcej energii, możemy zgromadzić. Szklanka wody na Warszawę, na Toruń, na cały rok. Szklanka antymaterii w postaci wody na uran jest, no trochę tego uranu idzie, ale też nie idą pociągi na opalanie elektrowni jakieś tam w oporu, tylko idą wagony. Uran używa się właśnie. Gdybyśmy potrafili zrobić energię termojądrową, to i trytu
A deuteriusz niemowny jest mnóstwo w wodzie morskiej, no będziemy mieli na parę tysięcy lat ciągnąć grunty z oceanu. O reakcjach termojądrowych powiemy przy okazji, bo jestem jednym z ekspertów, chyba jednym z niewielu polskich ekspertów, co buduje elektrownię w Francji. To opowiem Wam z pierwszej ręki o budowie tej elektrowni, ale chwyt matematyczny jest taki, że zobaczcie energię wrażenia w helu w porównaniu z wodorami, później dalej jest beryl, lit i tak dalej, jest bardzo wysoka. Dlatego wylatuje gotowa cząstka alfa, bo ona ma największą energię wiązania. Wylatuje gotowy zlepek zamiast pojedynczych protonów. Tak? Czyli energia wiązania jest najwyższa w helu. Opłaca się syntetyzować hel z lekkich pierwiastków, albo z drugiej strony, z uranu, rozbijać na pierwiastki lżejsze. I maksimum tutaj wypada około 50, a masa 50 to jest nikiel i żelazo. Cykl życiowy wszystkich gwiazd skończy się na niklu i żelazie. Bo w różnych reakcjach idą i tam jest największa reakcja wiązania. Nie opłaca się dalej prowadzić reakcji jądrowej. Dlatego na Ziemi wiąże jest tyle żelaza. Bo na tym się zakończył żywot gwiazdy, która była przed Słońcem. Czyli wszystko to wynika z fizyki jądrowej. Wszystko wynika z tych energii wiązań. Pierwiastków różnych mamy mnóstwo. Tu jest taki wykres, który pokazuje liczbę protonów i liczbę neutronów. Stabilne to są tylko te czarne. A cała reszta, którą potrafimy wytworzyć albo istnieje jako nieutrwałe izotopy, to jest cała dodatkowa rzecz. Przejdziemy szybko, bo chcę Wam jeszcze o czymś powiedzieć. Otóż okazuje się, na tym wykresie szczególnie jasno widać, że dużo stabilnych izotopów jest dla lekkich pierwiastków, a później w pewnym momencie to się urywa. Nie ma stabilnych pierwiastków. Rozpadają się w bardzo krótkim czasie. Fizycy wierzą, liczą na to, że tam gdzieś daleko, po tym półwyspie izotopów pojawi się wyspa stabilności. Że stworzymy sztucznie bardzo ciężkie pierwiastki, które będą stabilne. W jaki sposób stworzymy? No rozpędzimy na przykład uran z drugim uranem, zlepią się 235, 500, tak? Nawet niech się to tam rozpadnie, jakoś to coś pozostanie. Nie jest to takie proste. W czasach, kiedy zaczynałem studia, to wszystko tutaj tego nie było. Uczyło się tutaj, nawet tego. Lorenza nie było, Nobla nie było, Mendelejewa nie było, Fermiego nie było, Einsteina nie było, Kalifornium chyba już było. Te wszystkie pierwiastki były albo nieznane, albo jeszcze nie nazwane. A teraz mamy Rutherford, to jest Seaborg, odkrywca, to jest Bohr, to jest Hessia, to jest Meitner chyba od Lizy Meitner, to jest Röntgen, a to jest coś, czego nie możecie nie wiedzieć, że istnieje, bo to jest Kopernik. Po polsku nazywa się Kopernik. Kopernik ma liczbę atomową 112, 112 protonów i Kopernik leży pod rtęcią, pod kadmem i pod cynkiem. Także w tej całej, to jest Florium, z kolei radziecki badacz jądrowy, to jest Lorenz, ten, który zbudował pierwszy cyklotron, czyli całe mnóstwo tych pierwiastków jest nazywane albo od nazwy laboratorium, gdzie zostały odkryte, albo od nazwisk naukowców własnych. Niemcy nazywają Röntgen, a Amerykanie nazywają Lorenz. Jedyny pierwiastek w tym wszystkim to jest Kopernik. I nasi koledzy z Darmstadt, Niemczech, zrobili nam tę wielką przyjemność, że pierwiastek o numerze 112, nie byle jaki, fajny taki, nie tak gdzieś leżący byle gdzie, tylko leżący pod rtęcią, nazwali 112. Wytworzono go parę atomów, bo żyje kilka milisekund, zaraz zobaczymy tabelę, ale to co jest najciekawsze, no tu jest tabela czasu życia. Macie jak zwykle wykład w internecie, ten, jeżeli istnieje, mógłby być nawet 9 minut, może ten 5 minut, tam to 277 był jako pierwszy parę ułamek milisekundy. Parę atomów zostało wytworzone, ale to wystarcza do stwierdzenia, że ma przypuszczalnie temperatury wrzenia 84 stopnie. To 84 stopnie jest plus 108 minus 107, czyli plus minus 100 stopni. Ale nawet
nawet, byłoby to bardzo ciekawe, bo wytworzylibyśmy metal, który jest nie tylko ciekły, ale wręcz no, prawie, że paruje w temperaturze pokojowej. Jak to zbadano, przyklejono te kilka atomów do złota i badano, ile z tego złota wychodzi, ile paruje. I przypuszczalnie jest to metal, który jest parujący. 117 już jest odkryty, jeszcze nie został obnażany. 118 powoli się robi. Jest mnóstwo zastosowań geofizycznych. No i to wszystko, innymi słowy, przygoda badawcza z alchemią jądrową trwa. Tak? To pomysł był taki, jakże z kamienia filozoficznego zrobić złoto, a tu przemieniamy wszystko we wszystko. Wrzucamy odpowiedni akcelerator i przetwarzamy wszystko we wszystko. Nie wszystko z tego świata jest stabilne. O, można zapisać taki pierwiastek Technet, który wcale nie leży daleko, ma jakąś masę 60-70. Technet nie istnieje w naturze, nie ma stabilnego izotopu. Wytworzono go za pomocą reaktorów. Czyli każdy z nas jest radioaktywny. W górach, ładna wycieczka w górach, od razu łapiemy 4 razy więcej promieniowania niż na poziomie morza. Stewardessy po 10 latach powinny przestać latać, bo choroba zawodowa to jest rak. W samolotach na wysokości 10 km jest dużo promieniowania, bo ono przychodzi z kosmosu również i też powoduje raka. Tak to mówią, wszystko co jest, albo jest zakazane, albo jest niezdrowe, albo jest inne. Promieniowanie jest, ono na myśli powstali w tym promieniowaniu, za dużo promieniowania wcale na dobre nie wychodzi. Bo z punktu widzenia gatunku zmiany genetyczne są pożyteczne, a z punktu widzenia jednostki na każdy. Macie pytania? Mam takie pytanie. W jakim celu, znaczy, co nam da znalezienie tych super ciężkich pytań? Jak one będą miały wykorzystanie? Dobre pytanie. No na przykład któreś tam, niektóre z nich są wykorzystywane w scintygrafii, kości. To znaczy wprowadzamy sztuczny pierwiastek, on jest mało stabilny, rozpada się natychmiast i daje informację, gdzie w kości jest jakiś stan zapalny. Potrafi na to z tych ciężkich. Ten Ameryk też nie wiem, czy nie jest sztuczny, ale na to, że jest sztuczny. Ten Ameryk, który mam. A te super niestabilne, no cóż mam panu powiedzieć? No cóż ci ludzie mają robić, skoro roboty budują samochody, mleko przychodzi w kartonach, a nie roznosi mleczarz, jak kiedyś było w starych filmach. No cóż ci ludzie mają robić? Niech już lepiej szukają tych izotopów. No. Cóż mam panu powiedzieć. Moja fizyka jest akurat taką fizyką lekką i tanią, bo fizyka jądrowa jest bardzo droga. To są wielkie instalacje, mnóstwo ludzi pracujące, latami wytwarzają 8 atomów kopernicjum. Kopernicjum się nazywa po łacinie, po prostu nazwali Kopernik. Nie podobało się. Kopernicjum się nazywa 8 atomów, później 4 lata próbowali, nie udało się. Później Amerykanie ogłosili, a to była nieprawda. Człowiek jest taki, że chce wiedzieć jak najwięcej. No cóż, jest tu jakiś filozof, humanista jeszcze od tych pani. Człowiek taki już jest, albo maluje obrazy. Słucham? Albo idzie do żabki i bierze stereotyp. Jest filozof. Prawda? Zagadnienie jest niezwykle ciekawe, bo z kolei fizycy atomowi mówią tak. Ponieważ rozmiary atomów są mniej więcej takie same, jak powiedziałem, dokładanie kolejnych elektronów oznacza większy ładunek w środku i coraz mniejszy orbity. Fizycy atomowi mówią, to wyżej 140 nie istnieje atom, bo elektrony zasuwają tam, gdzie jest piątka. To mówią fizycy atomowi. Ale fizycy jądrowi mimo to tego szukają. No to może od razu nagroda Nobla nie jest, ale jeżeli znaleźli te pierwiastki daleko, daleko, na tej wyspie stabilności. Kopernicjum może mieć jeden z izotopów żyjący nawet 1200 lat. Kopernicjum. No, jakby odkryli izotop leżący na wyspie stabilności, żyjący 1200 lat, no to jest nowe. To jest nowe. To jest nowe, bo dostarcza nowych informacji o świecie.
My też robimy badania. Dlaczego robimy? No, żeby publikować i robić doktorat. Ale też robimy po to, bo stawiamy sobie pytanie. A to jest pasjonujące pytanie, bo stwarzamy nową materię. Mówię, pierwiastek. Tak mówię, kończyło się tam daleko, daleko, ta cała reszta była pusta. Muszę wam przynieść encyklopedię. Przynieś mi następnym razem encyklopedię z lat 70. radzieckie. Bo ona się urywa, bo wszystko jest nowe. Wszystko jest jak alchemia 20, 21 wieku. A zastosowanie mamy, jakbyśmy mieli. Byłby ten Kopernicjum stabilny, może mielibyśmy lotny atom, przypominający też. No czy mielibyśmy jakiś radiografii. To myślę, tak, jak się ma stolidarko, to jest to nie dobrze i źle. Ja się bardzo cieszę, że w miejscowości w Łodzi, więc dużo odkryć jeszcze jest. Dzisiaj. To